Czas gra tutaj bardzo ważną rolę, ponieważ terapię genową można podać tylko do 13,5 kg. Bartoszek obecnie waży 10 kg, więc tak naprawdę mamy 3,5 kg czasu. Trwa olbrzymia walka z czasem o życie 14-miesięcznego Bartoszka Jędrasika z małej miejscowości Otoka w gminie Łoniów, u którego w maju tego roku badania potwierdziły chorobę SMA typu drugiego, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Bartoszek urodził się w maju 2021 roku w Holandii i początkowo nic nie wskazywało na to, że chłopiec będzie zmagał się z tak poważną chorobą. Po kilku miesiącach mama Bartoszka zauważyła, że chłopiec traci siłę w rączkach i nóżkach, a jego mięśnie stają się coraz bardziej wiotkie. Lekarze z Holandii, gdzie chłopiec z rodzicami mieszkał od urodzenia, twierdzili, że wszystko w porządku. To jednak nie uspokoiło rodziców Bartoszka, którzy postanowili na pierwsze urodziny swojego syna przyjechać do Polski i tutaj skontaktować się ze specjalistami. Po urodzeniu dziecko było zdrowe, prawidłowo się rozwijało do 10 miesiąca życia. Następnie przyszło przeziębienie i szczepionka dla dzieci i potem wystąpiły pierwsze symptomy SMA. Na samym początku nie wiedzieliśmy, że zmagamy się z taką straszną chorobą. Poszliśmy do lekarzy pierwszego kontaktu, jednak lekarze w Holandii nam nie pomogli. Twierdzili, że to normalne, że dziecko jest osłabione, ma czas do 14 miesiąca. Jednak mi cały czas coś nie dawało spokoju, bo kiedy widziałam, że Bartoszek się rozwija, a później traci te umiejętności, które nabył, musiałam jakoś zareagować. Więc kiedy przyjechaliśmy do Polski na wakacje i żeby zrobić imprezkę Bartoszkowi na pierwsze urodzinki, to udaliśmy się do pani pediatry i neurologa dziecięcego tu w Polsce oraz do pani fizjoterapeutki. I to ona powiedziała nam, że na pewno Bartoszek ma problem z napięciem mięśniowym, po czym pani pediatra powiedziała, że powinniśmy wykonać test w kierunku SMA. I jeszcze tego samego dnia mąż zamówił kuriera właśnie z tym testem. Ja wykonałam test. Wysłaliśmy to do Warszawy. I w przeciągu 2 tygodni dostaliśmy wynik, że genotyp jest nieprawidłowy, czyli zmagamy się z tą straszną chorobą. Diagnoza okazała się szokiem, na który rodzice chłopca nie byli przygotowani. Tym bardziej, że kilka tygodni wcześniej Bartoszek rozwijał się prawidłowo. Był dla nas ogromny szok. Nie mogliśmy uwierzyć, że mamy do czynienia z tak okropną chorobą, ponieważ Bartoszek kilka tygodni temu był zdrowym dzieckiem. Wszyscy po prostu nie dowierzamy do dziś, że Bartoszek, który jest na co dzień bardzo uśmiechnięty, nie pokazuje, jak cierpi przez tą chorobę. Bartoszek wraz z mamą obecnie przebywa w Polsce, gdzie systematycznie jest rehabilitowany. W Holandii natomiast pojawia się, aby otrzymać kolejne dawki Spinrazy. Bartoszek bardzo polubił rehabilitację. Wcześniej bardzo płakał, nie mógł się przyzwyczaić, jednak z każdą rehabilitacją jest coraz lepiej. Również widzimy postęp dzięki rehabilitacji, ponieważ w Holandii otrzymywaliśmy tylko dawkę spinrazy w kręgosłup, a rehabilitacja nie była bardzo kiepska. Teraz przebywamy w Polsce, Bartoszek jest, zawsze był wesołym, uśmiechniętym chłopcem i nadal jest. Myślę, że dzięki tej rehabilitacji i temu, że może więcej, coraz więcej, że nie cofa się w rozwoju, jednak tylko nabywa te umiejętności, coraz to bardziej jest szczęśliwszym dzieckiem. Rodzina wraz z najbliższymi rozpoczęła walkę o życie chłopca. Szansą jest terapia genowa, na którą potrzeba aż 10 milionów złotych. Zbiórka pieniędzy trwa. Do tej pory udało się uzbierać 350 tysięcy złotych. Pomóc może każdy z nas na różne sposoby. Jednym z nich jest wpłata dowolnej kwoty na www.siepomaga.pl/Bartosz Jędrasik. Również zbieramy środki na Fundacji Serce dla Maluszka,
gdzie przeważnie wpływają środki z różnych festynów i imprez lokalnych dla Bartoszka. Możemy też Bartoszka wesprzeć na Dobrym Kliku. Tam wystarczy tylko po prostu kliknąć w obrazek i dzięki temu dla Bartoszka Bartoszek otrzyma pieniążki. Można nas też wesprzeć na grupie Bartoszka, gdzie odbywają się różne aukcje rzeczy, gdzie ludzie wpłacają pieniążki, a otrzymują coś fajnego. Jak wspomina pani Anita, na ten moment oprócz pieniędzy Bartoszek potrzebuje również specjalnego pasa wzmacniającego oraz ortezy. Na chwilę obecną pani rehabilitantka powiedziała, że Bartoszkowi potrzebny jest pas wzmacniający tułów oraz potrzebujemy też ortez długich na nóżki, ponieważ będziemy starać się jak najszybciej nauczyć go, żeby wstanął właśnie na swoje nóżki, żeby wiedział, od czego ma te nóżki. Do pomocy Bartoszkowi systematycznie przyłączają się kolejne instytucje oraz znane osoby. O to, aby aktywnie włączyć się w zbiórkę, apelował sam aktor Cezary Żak. Pierwszą osobą, która pomogła w zbiórce i udostępniła naszą zbiórkę, jest Cezary Żak. Znamy go oczywiście jako wójt i ksiądz z Rancho. Dziewczyny, są jest sześć dziewczyn, które codziennie wieczorem o godzinie 20 lub 21, tak można powiedzieć, spamują gwiazdy, czyli wysyłają zbiorowo linki do zbiórki i proszą o pomoc i udostępnianie, pomoc właśnie w zbiórce lub nagłośnienie. Bartoszek w drodze po zdrowie może liczyć na olbrzymie wsparcie najbliższych, którzy również chcieliby poprosić o pomoc. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Bartoszek zachorował na SMA typu drugiego, byliśmy bardzo w szoku. Popłynęło bardzo dużo łez, emocji. Bardzośmy się martwili o Bartoszka. Prosimy każdego o pomoc, o każdą złotówkę, o cokolwiek, by nas wspomóż naszego Bartoszka. Potrzebuje 10 milionów na lek życia. Błagamy wszystkich o wszelaką pomoc. Chcemy, żeby Bartoszek jeździł z nami hulajnogami. Kochamy! Katarzyna Kaszluga, STV Info.